Cześć, ja mam na imię Dawid, a wyglądacie kanał Chmurka Wave. Dzisiaj ze mną jest Filip oraz Krzysiek. I razem będziemy testować wspaniałości z firmy Sirius. A recenzję oglądacie dzięki Majat. Zaczniemy sobie od Siriusa limonki. Bardzo proszę, od Ciebie Filipie. Czy jest to czysta limonka? Co producent tam pisze? Znaczy jest napisane, że limonka premix, produkt beznikotynowy i oczywiście jest to zalane bazą beznikotynową. Mm-hmm. Ty może powąchaj w międzyczasie. No tak, czuć limonkę. Mm-hmm. Bardzo wyraźnie, świeżo. A jest taka wyraźna limonka, czy bardzo wyraźna, na przykład jest to z chemią? Nie, wydaje mi się, że jest bardzo naturalna. Mhm. Myślę, że spokojnie można to przez cały dzień to sobie wąchać. W ogóle to, co trzeba powiedzieć, to jest taka jedna wielka tajemnica, którą skrywa Sirius Maillard. To jest taki dodatek, który nazywa się Traveler. A Traveler to jest taka jakby specjalna baza, dopiero na której się robi te całe premiksy. Dzięki temu Travelerowi ten premiks jest taki sam jakby od początku do końca. Bo to, co na przykład można zauważyć przy takich tańszych produktach, to jest to, że wapuje się coś na początku, jest gdzieś pół butelki, no i tego smaku jakby już nie ma, nie? Albo się nie, albo że coś zmienia się smak. No właśnie, a tutaj producent gwarantuje, że tego nie ma. Świeże, bardzo świeże, od samego początku. Nie? No tak jak Filip mówił, świeża limonka, do tego nie jest ona taka bardzo kwaśna. Raczej z tych trochę, ja czuję, że ona jest lekko słodkawa. No dałoby radę cały dzień przejechać na tym. No nie jest to natrętne. Nie, nie. Chociaż nie jestem fanem limonki. Ja spróbuję. Ja lubię limonkę z czymś, ale ta jest okej. Okay. No, bo jest, bo jest słodszawa. Bardzo fajnie. Słodsza. Bardzo fajnie. To jest taka limonka z cytrynką. Bardzo, bardzo naprawdę ciekawa sprawa. Ja już tu zwapowałem pół butelki i smakuje to dalej tak samo. Zobaczymy, jak będzie przy samym końcu. No nie jest. Następne, co spróbujemy, to będzie pomelo. Może zaczniemy od wąchania. Brzmi tajemniczo. Bardzo proszę. Brzmi tajemniczo. Ja sobie najpierw skosztuję na rękę. Tak. To tu nawet na nakręcę czuć tak naprawdę. Bardzo ładnie pachnie i smakuje tak na surowo, jak ja to mówię. Może tutaj? Wyciągnę, tak? Nie? Jest taki napój 3 grejpfruty. Mhm. I tak to pachnie właśnie, jak się otworzy ten napój. Identycznie, ja bym powiedział. Teraz powiedz szczerze, czy to rzeczywiście jest pomelo, czy coś innego, czy to jest w ogóle dobre? Przede wszystkim ja pierwszy raz coś takiego próbuję. I mi to smakuje, aczkolwiek nie znam tego owocu, mi się to kojarzy z jakimś, nie wiem, słodkim grapefruitem, coś takiego, to jest coś też takiego. Miałem właśnie takie wrażenie właśnie, że no, gdzieś tego pomelo troszeczkę jakby zabrakło, jest to bardzo dobre, bardzo świeże, natomiast... To jest bardzo dobre. Troszkę właśnie brakuje, żeby faktycznie... To jest lekkie, to jest przede wszystkim lekkie. Kolejny smak, który spróbujemy dzisiaj, to będzie Apfelstrudel. Apfelstrudel. Trzeba to zaznaczyć, strudel. Czy to jakiś niemiecki liquid jest? Nie, to jest polski liquid, natomiast tak to zaznaczam, ponieważ zapach jest rzeczywiście tego takiego placka niemieckiego prosto z Bawarii. Znaczy, mnie się to tak kojarzy, nie? To wiesz, to może tak nie jest, ale mnie się to tak kojarzy. Nie jestem zwolennikiem deserówek, bo to jest deserówka, ale zaraz to spróbuję. Na razie tak organoleptycznie. Mhm. To może ty spróbuj, bo ty jesteś fanem deserówek. Tak, jestem wielkim fanem deserówek. Na pierwszy strzał jest nieźle. Ja też bym sobie tutaj może zalał do tego. Na wdechowy strzał powiem Wam, że jest wspaniale.
Pierwsze co, czuć idealnie taki lekki cynamon, nie jest on ostry, zaraz potem jest jabłuszko i na sam koniec ta tarta, to ciasto, które też nie przebija za bardzo smaku. Bardzo fajna, miła kompozycja. Można... Ja jestem fanem deserówek, ja bym to wypił nawet. Ja bym to wypił. Ale już sobie myślisz strudel, ich möchte mehr. Ja. Nie? Fantastycznie. Bardzo dobre. Nie jestem miłośnikiem deserówek, ale to mi smakuje. Das ist fantastisch. I jest na pierwszy taki ogień, na pierwszy ogień idzie właśnie to jabłuszko i ten cynamon. I później czujemy tą kruszonkę, to takie kruszone ciasto. I to jest naprawdę delikatne. To jest taka szarlotka, taka tarta jabłkowa. Taka już, wiecie, upieczona, odleżana w lodówce, ale nie zimna, tylko taka zleżana, taka dobra tarta. W międzyczasie ja może powiem, bo tutaj mamy jeszcze taki fresh mix. To sobie próbowaliśmy tam wcześniej. I generalnie tak, no Krzysiowi to nie za bardzo podchodzi, bo są tu takie cukierki lodowe. Ja też bardzo słodkie. Ja też uważam, że jest to właśnie troszkę przesłodzone. Nie jest to może złe, jeżeli ktoś lubi cukierki lodowe, to na pewno to będzie super. Natomiast dzisiaj na koniec spróbujemy sobie jagódkę jeszcze. Bardzo proszę. Mam zacząć, tak? Tak, jagódkę, tak. Napoczynam. Ten strudel pyszny. No i jagódka bardzo fajna, świeża. Tak, i tu mam jagódkę zalaną, tu możesz akurat próbować. W zapachu po prostu idealna, kropelka na rączkę. Dobra, słodka jagoda. W zapachu... No jest jagódka, ale... z czymś. Nie wiem z czym, ale jest z czymś delikatna, bardzo delikatna. Być może właśnie ta baza, ten traveler, który tutaj jest, jako te podwaliny jakby tego całego premiksu, to może właśnie troszkę zmieniać tej smak jagódki, ale w takim pozytywnym sensie. Mi smakuje. Mhm. Mi smakuje, bardzo delikatna. Natomiast co jeszcze możemy powiedzieć o tych liquidach? One bardzo dobrze odwzorowują smak, to znaczy nie jest to taki chemiczny smak, tylko no, jeśli mamy ciastko, to czujemy to ciastko, nie jest zrobione na siłę. Limonka bardzo świeża, pomelo również i to są moje dwa faworyty. Te dwa liquidy są moimi faworytami i chyba pomalutku przekonam się do deserówek, gdyż ten Apfelstrudel bardzo mi smakuje. To ja coś jeszcze powiem o tej jagódce. To nie będzie sama jagoda. To moim zdaniem to będzie jakiś miks jagody, takiej normalnej jagody, dzikiej jagody. Z amerykańską może? Być może. Nie wiem, trudno mi jest poznać, ale w każdym razie to nie jest sama jagoda. Fajna, lekko, na sam koniec kwaśnawa. W momencie zaciągania daje lekką słodycz, przy wypuszczeniu jest fajna kwaśnawa. A czy według Ciebie nadaje się do dłuższego opowania? Bo według mnie tak. Lekka, świeża. Może jakbym coś dodał jeszcze takiego odświeżającego, nie wiem, krople mentolu, trochę kulady. Może. Dla mnie to jest też troszkę za ciężkie na dłuższą metę, ale generalnie bardzo ciekawy premik. To znaczy ja lubię ciężkie, ale... A co Wam najbardziej smakowało, Panowie? Mnie też strudel. Strudel naprawdę świetny, chociaż ja nie jestem jakimś super fanem właśnie deserówek, ale strudel świetny. Tak jak widzicie, opinia trzech niezależnych osób, bo to, że mnie to będzie smakowało, to wiadomo, nie wiadomo. Staram się być obiektywny zawsze, natomiast dwie jakby niezależne osoby i jest to smaczne. Poza tutaj cukierkami. To trzeba być fanem. Trzeba naprawdę lubić. Ale będą osoby, które będą to lubiały, bo tutaj też nie ma chemii, no tylko że po prostu to akurat jakby nie są nasze smaki. Dokładnie. Z czystym sumieniem na pewno polecamy te dwa. Pomelo i strudel jabłkowy. Apfelstrudel. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcji kanału. I napiszcie, czy chcecie zobaczyć jeszcze Krzysia, Filipa i na pewno się jeszcze pokażą. Burka z Wami. Hej. Cześć.
Wracamy. Tak. Kolejny smak, który spróbujemy dzisiaj, to będzie Apfelstrudel. Apfelstrudel.